Hejka wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, nazywam się Marta i dzisiaj mamy trening skokowy z Aaronem, właśnie idę po niego na padok i tutaj jest Aaron za mną. W ogóle ja wyglądam dzisiaj, jakbym jechała na zawody, mam taki biały golfik, ale to jest, już się ubrudziłam. Ale to jest taki golfik na co dzień z eskadrona i mi się bardzo podoba, więc go dzisiaj ubrałam. Dzień dobry, Aaron, idziemy się czyścić i szykować na trening i Aaron w ogóle ma nowego kumpla, którego właśnie ugryzł w tyłek. Karata. Aaron, idziemy, tak? Patrzcie, Aaron idzie za mną w ogóle bez niczego, bez żadnego uwiązu, po prostu idzie sobie słodziak, a tutaj Natalia i Fox. O Jezu. Przywitaj się. Cześć. No, idziemy się czyścić. Aaron, chodź się przywitać z Foxem, powiedz mu siema. To jest ich powitanie. Co oni robią? Oni się witają ze sobą. Chodź. Chodź. Aaron już w boksie, a ja idę teraz po sprzęt, który mu dzisiaj ubiorę na trening. Aaron, do siebie. Cofnij się. Przyniosłam już cały sprzęt, który muszę dzisiaj ubrać na jazdę Aaronowi i stwierdziłam, że oczywiście znowu ubiorę Aaronowi ten piękny żółty czopraczek, żółte ochraniacze i dzisiaj będziemy tak bardziej na żółto, już od tygodnia jeździmy w sumie tylko w tym czopraku, więc idę teraz szykować Aarona i za chwilę go ubiorę w ten piękny żółty komplet eskadrona. Gotowy na jazdę, w ogóle te moje ochraniacze żółte to już są totalnie do prania, są mega brudne, więc to chyba ostatni raz, kiedy je ubrałam przed praniem. I zobaczcie, jak Aaronowi w ogóle wywaliło brzuch od trawy, znowu jest gruby, masakra. I tutaj jest taki biedny, bo go tak owady pogryzły, normalnie miał takie bąble pękające z krwią. No musiałam mu posmarować maścią i zobaczymy. Jezu, w tej koszulce to ja serio wyglądam jak na zawody. Idziemy na trening i w ogóle muszę zacząć Aaronowi z powrotem ubierać derkę na owady, bo mu teraz nie ubierałam, bo myślałam, że owady nie gryzą, a jednak gryzą. I nie było mi dwa dni w stajni, więc nie był psikany sprayem na owady. No i już jest masakra z tym, z tymi bąblami jego na trawce. Ja mam ci dam numer z dnia na dzień. Bo mój koń nie ma licencji i ja też. Ale ty myślasz tylko, że to jest. No, ale nie potrzebuję. Licencja to jest z dnia na dzień też. Nie mam badań. Jednorazową wykupuję za 3 dychy. No a wielorazową za 4 to chyba nie wiem, co się bardziej opłaca. Dawaj, kurde. Jedziesz. Nie mam transportu. Ja ci załatwię, bo ja jadę sama. No. Marta, kurde, dawaj, tak się mi tutaj odgrażałaś, że będziesz jeździła na zawody, a ty nie jesteś nagrodą. Ja się boję. Wrzucę na twojego Instagrama, że jesteś cykorem. Ale nie zaglądaj na prawo. Lekki półsiad, nie wypinaj tu. Ja na zawodach cię psuję. Aj. Dobra. I teraz znowu na to pomarańczowe. Ale ja na zawodach jestem zestresowana, ja nie potrafię sobie radzić ze stresem. I przez to mi nie wychodzi później. Wejdzie ci, bo ja chcę coś, żeby ktoś wygrał w końcu. Ewa, ja tam te sieroty to nie. Ja to dodam do filmu. Co? To, co pani powiedziała. Dawaj. Paulina, wykręć go w prawie. Dawaj, jedź. Pani, że ja tu wygram? No a co? Konkurs zwykły, ścigany? Dobrze, no. Marta. Długa nóżka i takim troszkę mniejszym... O, są takie elastyczne. I najedziemy na drągi te cztery. Moment, mogą za chwilę zostać jeszcze drążki? Tak, to trochę będzie. Dobra. Drągi zostały. Tak, ja zaraz.
patrz do przodu, patrz do przodu, niska szyjka. Dobrze, prosto, prosto po drągach. Daj, Paulina, w drugą stronę może być. I zaraz tak jeszcze raz, Marta. Tak, bo czasem z prawej nie chce zejść. Zmień sobie ładnie kierunek i teraz mu w drugą stronę. Paulina, mniejsze to koło, nie musisz aż... Ty, Marta, zostaniesz teraz dresażystką? Gdzie? Pingwinkę? Trzymaj. Troszkę tylko, jak jedziesz przed drągi, to się nie odchylaj tak ciałem do tyłu. Troszkę z koniem się zabieraj, żeby mu było łatwiej, nie? Jeszcze raz pojedź. Tereny, kurde, 6 sztuk będzie było. Ja nie chcę na nowo dojechać. Dlaczego? Bo ja się stresuję. Napnij, Marta, lewą wodę, żebyś bardziej była na prawe strzemię na dół, żebyś kręciła ciało, a nie prawą wodzą. Ole, jak ci dzisiaj do przodu go, patrz na dziurę, patrz na dziurę. Tak jest. O tak, i teraz spróbuj dodać na drugiej ścianie, ale prosty koń, Marta, bo ciągle ci wisi lewa woda, a prawa jest na górę. Prosty koń. Lepszy galop. Co to jest? Pata tam. Okrągły galop, czy taktowy? Kontakt, żeby taki nie robił się jak beczka. A, zaokrąglij go troszkę. Na koło, Marta. Góra luz. Góra luz. Zdarzymy się, to nie ma sensu. Jedź tutaj sobie. Ale koń, żeby w lewo patrzył. W lewo. Tak, poskładaj go trochę do kupy. O tak, jedź równy galop, galop roboczy. Tak, i teraz mi tu na kole dodasz troszkę. Może być takie większe koło, nie musi być takie ciasne. Jak dodajesz, Marta, to nie trać połączenia, żeby on się troszkę na tą rączkę, tak. I teraz ładnie, pomalutku go zatrzymasz głosem. I przejście. Super. Pochwal go i chwila przerwy. Ciskaj tak tym dosiadem. Oj, oj, podsunął się. No, bo troszkę lepszy galop musi być. Patata. O, taki okrągły galopik. Nie taki, wiesz, w miejscu. On i tak ma galop w miejscu, żeby potem z tobą nie ruszał. Uwaga, zielona stacjonarka do was. Prosty koń, Marta. Nisko rączki. Galop. Raz, dwa, trzy, hop. Tak, zmiana nóżki, patrz do przodu. Lekko w siodle, Marta, leciutko, nie dociskaj tak. Nisko ręce, nisko ręce. Dobrze, super, i jedziesz dalej, i beczka. Lekko w siodle, nie tak mocno, nie tak. Uwaga, beczka. Nisko ręka, 5, 4, 3, wuuu, pochwal go. Zetrzmy koń i na kółeczko. I na kółeczko przyklej się do siodła i już go ogarnij. Ogarniaj, tak. I ładne przejście. I przejście do stepa, Marta. Jak najmniej tego buza, bo on się nakręca w tym razie. Patrzysz na beczkę. Uwaga, ta beczka tutaj. Galopuj, Marta, troszkę aktywniej. Aktywniej. Tak, dalej galop, bo troszkę z miejsca skoczył, tak. Patrz tutaj na zieloną. Lekko w siodle, galop utrzymujesz, ale nie dociskaj tak do siodła. A ten szereg to ma takie trzy. Super, na siebie. Powoli na kontakt, Paulina. A w środku usiądziesz. Usiądź. Usiądź.
samo węży. Kontakt! Tak! Nisko ręka! No koniec. No teraz się nie dał! Poskładaj go! Nie, nie, nie! Panie! Wytrzymaj! Bo nie wiedzę, jak takie konie rozleczą! O, widzisz! Teraz dobrze! Zmiana nóżki! Kontakt! Nie daj mu uciekać pod siebie! Albo się zabijemy po prostu. Bo masz krzywego konia. Lepszy galop troszkę. O, i teraz równo. Równo. Dobrze. Panie, spokojnie. Kontakt, już na siebie. Uważaj, Bartek, jedzie zielone. Jedź tu. Spokojnie, nisko ręce. Arbajt. Marta, nie daj mu tak ruszać, bo on się za chwilę wycyka. Przytrzymaj. O! Przybliż się do osiodełka. Przybliż się, ale na siebie go, bo on idzie z tobą. Prowadź go do końca, prowadź. A kontakt. Tak. O, prrr. Na kontakt. Na kontakt. A teraz znowu, usiądź w siodło, krótki galop, zmień nóżkę. Dobrze, ale usiądź teraz. Teraz pojadę. Stała, to Karol będzie na przodzie, ciężar miał. Usiądź w siodełko, do góry troszkę go podnieś. Tak, uwaga, beczka niebieska, patrz na beczkę, ale nie na skosa, nie na skosa. To jest dobry koń, pochwal go. I to jest ten. Konie, wracaj. Gdzie on? Ja bym to chciała ogólnie poprawić. Ogólnie to musisz tak. Jak skacze przeszkodę, jedna kula, druga, już musisz wrócić. Bo tak to on przejmuje, że cię ciągnie na przodzie. I z tego to robi się dużo byków. No bo wiesz, on praktycznie ma cały ciężar tylko na bokę. To co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Do góry go? No troszeczkę go wcześniej ogarnąć, żeby przed przeszkodą już był u góry i żebyś miała kontrolę nad nim. Ja mam wrażenie, że on dopiero się psuje przed samym najazdem. No on się psuje przed najazdem, bo jak cię niesie w dystansie i to jeszcze ruszysz z tego do przodu przed przeszkodą, to tak naprawdę to już nie się dzieje, wola nieba, nie się do przeszkodu. To powiem ten tekst. Pojedziemy, tylko Marta wie, żeby za dużo nie ten, bo to było zwalniaj, dobre. Zwalniaj. Ale okser mi... fajnie pojechał. Tak. To tu też było gitara, ta beczka ostatnia. Ta beczka mi się proszę nie podobała, ta przedostatnia. To. Blisko podszedł strasznie. Ale ta była, tu okser pojechał. Sam? Tak. I sekundę. Sekundę gara. Raz pani mówi, że za wolno, raz za szybko. Skup się. Patrz na obser, nie dawaj mu ruszać! Równe tempo! Uwaga, obser! Teraz dobrze! No, super! Pochwal go! Bardzo dobrze, starczy! Ciśnienie. Tylko jedyne co, to jak on tak skacze prawidłowo, to ty szybko wracasz dupką w siodło, trochę za szybko. Wolniej kusem, poskładaj go do kupy, nie daj mu tak lecieć, wolniutko. No, to jedziemy.
my już po treningu i moja pani trener powiedziała, że było git na tym parkurze, że zajechaliśmy na sam koniec. Mi się nie podobało, bo uważam, że tam wywyskot nie pasował, no ale nie dobrze. I nie wiem, co z tymi zawodami, bo ja nie chcę jechać do szafy. Może mam jechać do zawody i nie wiem, co mam robić, bo zawody mnie stresują strasznie i na samą myśl, jak teraz o tym mówię, to ja jestem stresowana, że ja będę musiała jechać do zawody. Nie wiem, ja chyba muszę być psychologa jakiegoś. Dobrze, Aron? Czekaj, ciągło! Kolację, ja tu posprzątam i jeszcze będę musiała mu umyć na klatce te jego rany po ukąszeniach owadów, bo to się chyba może zacząć trochę babrać, więc użyję do tego. Uwaga. Ojoj, ten zapach chyba też jest do prawa. Użyję do tego. Higienik coś tam, to jest jakiś antybakteryjny szampon, no to chyba git. I nie wiem, czym to powścigać, czy z czymś na ukąszenia, czy... Chyba tak, co? No tym. Tym i plastrem spraye, czy nie? Nie? Jak tym zasmarujesz, to plastrem myślę już nie. I tym i tym. To będzie nam potrzebne. I jak już pójdę na mojkę, to schłodzę Aronowi nóżki tym. O Jezu, oblałam się. Dobra. Mam przygotowane rzeczy, a sobie je. Ja idę sprzątać i zaraz idziemy na mojkę. Aron, zjadłeś już? Patrzcie w ogóle, jaki Aron jest tutaj biedny, jest normalnie krew mu leci, takie ma bąble. Nie wiem, co go pogryzło, ale jest biedny. Oj, ufa. Bierzemy. Aj, ufa. Biedny jesteś, tak? Biedny koron. Chodź. Bierzemy wszystkie rzeczy. Nie, nie. No. Chyba sobie żartujesz ze mnie. Chodź. Próbuj ściągać my tutaj z tyłu do trawy, bo byłeś na trawie cały dzień i nie udawaj, jestem głodny. Ale pyszna, pyszna rura. Ej, czemu to nie leci? Zagięłaś męża. O Jezu. Tu trzeba giry schłodzić. To jest za krótki wąż, muszę sobie radzić. Aron, tylko mnie nie kopnij. Dobra, i teraz tutaj. Ja mu od skóry schodzi normalnie w tych miejscach. Strasznie to wygląda. Biedny, pogryzł się. Zacznę od umycia tego. Patrz, Aron. Szampon antybakteryjny. Wygląda jak manusan. Taki kolor. Bardzo dziwnie pachnie. Mam nadzieję, że nie będzie go szczypać. Żółty z tym, a nie z jedyną? Możliwe. Nie widzę składu. O, jest. Ale ja nie rozumiem po niemiecku takich słów trudnych. Ale dobra. Ważne, że odkaza. Aron szczypie czy nie szczypie? Chyba nie. Dobra. Teraz szampon chłodzący na nóżki. Może jak to chłodzi, ja już czuję na rękach ten chłód od tego szamponu. I nawet jak to zmyję wodą, to ja cały czas będę miała to uczucie na rękach takie zimne. Ale to dobrze, to znaczy, że działa.
przy okazji skarpetki się umyją. Kopyta też by mogły się umyć, ale nie widziałam żadnej gąbki ani szczotki, więc już trudno. Z tyłu masz. No to nie moja, to ja nie będę kupować. To moja. Ale mi się nie chce. No co? Zimna ci się zrobiła? To Aron, wszędzie. Nie fajnie, tak? Nie wiem. Cały czas mi zimno w ręce od tego. Cały czas tak jakbym to miała nałożone na rękę. Dobra, jeszcze raz wszyscy tutaj, bo nie wiem, którego wytykałam. No okej. Długo jeszcze zleję. Spocił. Grubas. Ale on ma ten brzuch od tej trawy taki duży. Nie jest masakra. Aron, nie wiem czy wiesz, ale od jutra masz nową dietę, nowa pasza. Dla grubasów, jeszcze bardziej. Nie za pyszne nic miałeś. To tak on ma minę biedną. Chyba mu chłodzi nóżki. Dla grubasów, jeszcze bardziej dietetyczną. Nie wiem, czy ci posmakuje. Ej, nie wiem, czy ja mogę mu teraz ściągaczką tutaj zrobić. Chyba nieco. Lepiej, żeby na tak... Zaraz zejdzie woda. Dobra, to teraz się nawet mogę w sumie. Jest taki balsam na ugryzienia albo świąt, taki łagodzący, więc chyba będzie najlepszy. No to tutaj. Biedny jesteś. Biedny koń. A może, tak... No tak wetrzyj trochę. Bo ja się boję, że ja go to boli. A ja z tego ropa będzie leciała, bo to jest takie wypuchnięte. Normalnie to będzie ropiało. To chcesz tak miał? No, pod brzuchem miał. No co, już idzie do boksu, już się nie denerwuj. Wyluzuj. Aron! Zimno mu w nogi! Zimno ci w nogi. Rozgrzewasz sobie. O Jezu. A jakąś maścią to jeszcze smarować, czy zostawić? Zostaw, tak. No dobra. Wycieram swoje ręce o skarpetki. Są czarne i nie jest tam widać. Idziemy do boksu, tak? Chodź, mały. Chodź. Więc to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Napiszcie w komentarzu Aron! Napiszcie w komentarzu, jak wam się podobało. I pamiętajcie o łapce w górze i o subskrypcji i widzimy się w kolejnym filmie. To pa!